Ostatnio sobie trochę mówiliśmy o wielkiej trójce niemieckiego thrash metalu, jednak uważam, że warto do tego tematu wrócić, ponieważ jak wspominałem, nieoficjalnie te zespoły należą też do wielkiej czwórki niemieckiego thrash metalu i tworzą ją z jeszcze jednym zespołem, o którym dzisiaj sobie porozmawiamy. A tym zespołem jest oczywiście Tankard. Tankard to niemiecki zespół thrash metalowy założony w 1982 roku w miejscowości Frankfurt nad Menem. Na samym początku zespół występował pod nazwą Avenger, potem jednak zmienił nazwę na Vortex. Ostatecznie w 1983 roku zmienił nazwę na Tankard, pod którą występuje aż do dziś. Nazwa ta została zmieniona, kiedy to członkowie zespołu w słowniku językowym znaleźli właśnie to słowo, które dosłownie można przetłumaczyć jako kufel do piwa. Również w warstwie tekstowej zespół śpiewa m.in. o piwie, alkoholu i tematach humorystycznych, ale nie tylko. Jeśli natomiast chodzi o muzykę, to moim zdaniem Tankard to zdecydowanie jedna z najbardziej niedocenionych kapel na scenie metalowej i w tej kwestii moim zdaniem kasuje wielu przereklamowanych artystów. A dlaczego tak uważam? A to się zaraz dowiecie. Do tej pory zespół wydał 17 płyt studyjnych, tak więc no, odcinek ten raczej krótki nie będzie, ale mimo wszystko mam nadzieję, że będziemy się bawić dobrze. Tak więc, bez zbędnego przedłużenia, lecimy. Zaczynamy standardowo od pierwszej płyty studyjnej, jaką jest wydany w 1986 roku album Zombie Attack. Na tej płycie mamy klasyczny niemiecki thrash metal, czyli standardowo najszybszy thrash spośród wszystkich, jakie do tej pory istnieją. Jednak wokalnie różni się od takiego powiedzmy Kreatora czy Sodom. I tutaj wokal aż tak bardzo już nie podchodzi pod ten cały death growl. Jeśli natomiast chodzi o muzykę, to uważam, że jest naprawdę świetnie. Te szybkie kompozycje, jakie tutaj mamy, wyszły naprawdę mega dobrze. Są naprawdę mega szybkie i mega ciężkie oraz naprawdę, naprawdę porządne. I tak naprawdę nie ma tutaj się do czego przyczepić. Jest naprawdę super. Jest tutaj naprawdę dużo super kawałków, jak na przykład tytułowy Zombie Attack, czy mój ulubiony kawałek z tej płyty, jednocześnie mój ulubiony utwór Tankard, Mercenary. Naprawdę świetna sprawa. I powiem wam tak. W 1986 roku wyszło naprawdę wiele płyt muzycznych, w tym wiele płyt metalowych. I myślę, że wśród najlepszych płyt tego roku Zombie Attack mogłoby się znaleźć bez żadnych wątpliwości. Naprawdę super album, świetny debiut i mój osobisty faworyt, jeśli chodzi o Tankard. Naprawdę świetna sprawa. Dwójeczka nie zwalnia tempa i atakuje tak samo jak poprzednia płyta. Mowa oczywiście o wydanym rok później albumie Chemical Invasion. Tak jak mówiłem, jest to kontynuacja świetnego, szybkiego, thrashowego brzmienia z poprzedniej płyty i według mnie brzmi równie świetnie jak poprzednia płyta. Prędkość i riffy na tej płycie to tak jak na Zombie Attack, pierwsza klasa i tak jak na poprzedniej płycie mamy sporo naprawdę fajnych kawałków. Na przykład Tantrum, moim zdaniem naprawdę bardzo fajny utwór, czy na przykład Don't Panic, opowiadający o katastrofie czarnobylskiej, jaka miała miejsce rok przed wydaniem tego albumu. Nie tak dawno, jeśli się nie mylę, znalazła się ta piosenka również w zestawieniu 10 najlepszych piosenek metalowych opowiadających o katastrofie czarnobylskiej. No i moim zdaniem to jest naprawdę godna pozycja w tym zestawieniu. Ogólnie mówiąc, uważam, że Chemical Invasion to kolejny klasyk, jeśli chodzi o thrash metal i zespół Tankard, więc jeśli ktoś z Was nie słuchał tej płyty, to naprawdę polecam, bo jest naprawdę warta uwagi. Kolejny rok, kolejny album, a mianowicie płyta The Morning After. Tą płytę powszechnie uważa się za pierwszy większy sukces zespołu Tankard, a także jest to pierwszy album zespołu, na którym pojawił się pierwszy w historii zespołu teledysk, nakręcony do tytułowego utworu The Morning After, w którym to członkowie zespołu latają po scenie jak szaleńcy i grają naprawdę szybko, w szczególności solówki gitarowe. Szczerze, to ten album naprawdę mi się podoba. Naprawdę lubię brzmienie na tej płycie i kompozycje znajdujące się na niej są moim zdaniem naprawdę, naprawdę fajne. I tak naprawdę to wszystko. Utwory na tej płycie są naprawdę szybkie, mocne i agresywne i jest tak naprawdę w tej kwestii wszystko, czego trzeba. No i jako całość, moim zdaniem, The Morning After wypada naprawdę, naprawdę dobrze. I tak naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Jeśli już miałbym na coś narzekać, to narzekałbym na okładkę.
Nie jest ona jakaś zła, jednak jakoś tak patrząc na nią, czuję się odrobinę zniesmaczony, jeśli można to tak określić. Zresztą sami widzicie tą okładkę, więc możecie sami ją ocenić. Ale to nie zmienia faktu, że The Morning After to kolejny świetny album Tankard i kolejna płyta na poziomie. Na kolejną płytę zespołu przyszło nam czekać 2 lata, a w tym czasie doszło do zmiany perkusisty. I Olivera Wernera, który w 1989 roku odszedł z Tankard, zastąpił Arnulf Thun. A kolejnym, czwartym albumem studyjnym grupy jest płyta The Meaning of Life. Szczerze mówiąc, przed przesłuchaniem tego albumu miałem pewne obawy co do niego. Myślałem, że na tej płycie Tankard pójdzie w jakieś groove metale, spowolni brzmienie czy coś w tym stylu, bo wszyscy doskonale wiemy, że wiele, no naprawdę wiele kapel thrash metalowych w latach 90. robiło coś takiego. A było ku temu parę powodów. Jednym z nich jest długość. Płyta ta trwa 51 minut, więc zauważalnie więcej niż poprzednie płyty, które trwały 30 parę minut. Drugim powodem były niektóre recenzje tej płyty na internecie. Przykładowo na Metalu, czy jak kto woli Metal Archives, ten album z 8 recenzji ma 67%, więc zauważalnie mniej niż poprzednie. Jednak okazało się, że się myliłem i żadne spowolnienie brzmienia, żadne przejście na groove metal nie nastąpiło. Fakt, brzmienie na tej płycie jest inne niż na poprzednich płytach, ale to wciąż jest thrash metal. I uważam, że wciąż brzmi naprawdę mega dobrze i naprawdę świetnie się tego słucha. Oczywiście mam tutaj również sporo fajnych kawałków, takich naprawdę super utworów, jak na przykład We Are Us, Mechanical Man, czy chociażby Space Beer, do którego nakręcono teledysk. I utwór ten, jeśli się nie mylę, stał się jednym z bardziej znanych utworów Tankard. I uważam, że na to zasłużył, bo jest naprawdę mega dobry. Jak zresztą cała płyta. I powiem wam tak. The Meaning of Life to kolejny świetny, naprawdę udany album w dorobku Tankard, więc tak jak poprzednie płyty, jeśli nie słuchaliście, to nadróbcie, bo myślę, że warto. Tak jak poprzednio, 2 lata przerwy i kolejny album, a jest nim płyta Stone Cold Sober. Tutaj brzmienie jest nieco szybsze niż na poprzedniej płycie. Wciąż jest thrashowe, ale jednak jest nieco szybsze, co moim zdaniem zdecydowanie wyszło na plus. I tutaj mamy od samego początku do samego końca szybkie, agresywne strzały, które naprawdę dają porządnego kopa i naprawdę brzmią świetnie. Jak na przykład otwierający płytę Jurisdiction. Super kawałek, dający porządny łomot. I tak samo jest z resztą utworów. Jak na przykład tytułowy Stone Cold Sober. Moim zdaniem to jest zdecydowanie jeden z najfajniejszych utworów Tankard i naprawdę super kawałek sam w sobie. Czy też pierwszy w historii zespołu niemieckojęzyczny utwór Freibier, co dosłownie można przetłumaczyć jako darmowe piwo. Też moim zdaniem bardzo, bardzo fajny kawałek. Warto też wspomnieć, że jest to najdłuższy w historii zespołu album studyjny, który trwa około godziny, więc nawet w porównaniu z The Meaning of Life, które, jak zwróciłem uwagę, było nieco dłuższe, to jest jeszcze dłuższe niż poprzednia płyta. I przyznam szczerze, że tutaj też miałem pewne obawy co do tego, jak ta płyta będzie brzmieć. Jednak one były zbędne, bo płyta jest naprawdę świetna i naprawdę, moim zdaniem, warto ją posłuchać, bo to świetny, naprawdę porządny album Tankard. Naprawdę super sprawa, moim zdaniem. I znowu były 2 lata przerwy między albumami. I tak oto w 1994 roku dostaliśmy 6. album studyjny pod tytułem Two-Faced. Na tej płycie Tankard kontynuuje granie thrash metalu w tym stylu, który był na poprzednich 2 płytach i uważam, że na tej płycie również wyszło to świetnie. Tylko że tutaj brzmienie wydaje mi się cięższe. I to w pozytywnym tego słowa znaczeniu jest cięższe i mocniejsze. I te riffy momentami są naprawdę tak mocne, że ło. Jak na przykład na tytułowym Two Face. To brzmi naprawdę super. Więc jest moim zdaniem mega dobrze. Naprawdę dobrze się tego słucham. Znalazł się tutaj także cover grupy Stratenjungens, jeśli to dobrze wymówiłem, jakim jest utwór Ich brauch mein Suf. Fajny kawałek swoją drogą, naprawdę fajnie się go słucha. Jak zresztą całe płyty, bo uważam, że jest to naprawdę świetny album w dorobku Tankard i płyta warta uwagi. Po wydaniu albumu Two-Faced w zespole doszło do zmian w składzie i grupę opuścił
perkusista Arnulf Thun, którego w maju 1994 roku zastąpił Olaf Zissel. W 1995 roku również grupę opuścił jeden z założycieli grupy, Axel Katzmann, który musiał odejść z Tankard z powodu poważnych problemów z nadgarstkiem. Jednak jego nikt nie zastąpił i od tej pory zespół Tankard gra jako kwartet, a nie jako kwintet. I w 1995 roku ukazał się kolejny, siódmy już album studyjny grupy pod tytułem The Tankard. Wedle tego, co odczytałem, niektórzy uważają ten album za najgorszy w dorobku kapeli i szczerze mówiąc, ja nie bardzo wiem dlaczego, bo ja mam zupełnie inne zdanie na temat tego albumu. Ponieważ uważam, że jest to jeden z najlepszych albumów Tankard, jakie powstały. Bo jest to moim zdaniem naprawdę dobre połączenie takich bardzo szybkich, typowo trashowych utworów z takimi odrobinę spokojniejszymi, znaczy niekoniecznie wolniejszymi, ale takimi momentami mniej agresywnymi, troszeczkę wolniejszymi. Dzięki, że mamy tutaj zarówno takie szybkie strzały pokroju Minds on the Moon, czy też jakieś kawałki odrobinę spokojniejsze, jak na przykład świetny moim zdaniem utwór Pulsar Golovar. Naprawdę super sprawa moim zdaniem. Naprawdę moim zdaniem Tankard dobrze to połączył i dał naprawdę super album. I uważam, że The Tankard to zdecydowanie jeden z najlepszych albumów w dorobku tej kapeli i jeśli ktoś z Was nie słuchał, to niechaj czym prędzej to nadrobi, bo naprawdę moim zdaniem jest to super album. Na kolejny album zespołu przyszło nam tym razem czekać 3 lata, a tym albumem jest płyta Disco Destroyer. Jest to także pierwszy album zespołu wydany przez wytwórnię Century Media Records, a nie Noise Records. Co do muzyki na tej płycie, to tak jak poprzednio, mamy tutaj zwykły, klasyczny thrash metalowy styl, nieco inny niż ten, który był na poprzedniej płycie, ale to mimo wszystko wciąż thrash metal. Co jest moim zdaniem naprawdę dobre, bo jak wszyscy doskonale wiemy, wiele, naprawdę wiele kapel thrashowych w tamtych czasach, kiedy ta płyta została wydana, odchodziło od tego gatunku na rzecz jakiegoś innego, cięższego bądź wolniejszego grania. Natomiast Tankard nigdy czegoś takiego nie zrobi. Zauważyłem też poprzez różne recenzje na internecie tej płyty, to część osób o tym albumie nie ma najlepszego zdania. Przykładowo na Chronicles of Chaos album ten otrzymał jedynie 3/10. A na Metalum, czy jak kto woli Metal Archives, z 5 recenzji ten album ma 65%. Więc jak widzicie, ten album nie został aż tak dobrze przyjęty jak większość poprzednich płyt. A czy to oznacza, że jest zły? Moim zdaniem nie. I ile uważam, że poprzednie płyty były ciut lepsze, to mimo wszystko uważam, że Disco Destroyer to wciąż mimo wszystko świetny album i kolejna płyta naprawdę warta uwagi. Kolejny album ukazał się w 2000 roku, a jest nim płyta Kings of Beer. Tak, tytuł tej płyty dosłownie oznacza Królowie Piwa. Tak, Tankard ma poczucie humoru, jeśli chodzi o teksty i ten tytuł to udowadnia. Jest to również pierwszy album zespołu nagrany z gitarzystą Andym Gutiarem, z którym grupa gra do dziś. Na tej płycie również zespół zagrał po raz pierwszy w swoim dzisiejszym składzie, w który wchodzą wokalista Andreas Geremia, basista Frank Torwart, perkusista Olaf Zissel i wspomniany gitarzysta Andy Gutiar. Co do samej płyty, to brzmieniowo wydaje się nieco mroczniejsza niż poprzednie płyty. Oczywiście mówimy tutaj o muzyce, bo jeśli chodzi o teksty, to Tankard wciąż zachowuje humorystyczną tematykę tekstów z poprzednich płyt. Brzmienie jest też nieco wolniejsze. Nie jest jakoś strasznie wolne, że wręcz przechodzimy na groove metal, ale jednak wolniejsze. Ja tam uważam, że jeśli chodzi o brzmienie, to jest naprawdę świetnie i porządnie. I jest równie dobrze, co na poprzednich płytach, jeśli nie lepiej. Oczywiście nie zabrakło też tutaj świetnych kawałków, bo jak najbardziej są. Uważam, że wszystkie utwory na tej płycie są super, zwłaszcza tak jak na przykład Dark Exile, więc jest naprawdę mega dobrze. A przynajmniej ja tak uważam. Bo tutaj, tak samo jak w przypadku płyty Disco Destroyer, nie wszystkie recenzje były mega pozytywne. Ale to nie zmienia faktu, że dla mnie Kings of Beer to kolejny świetny album Tankard i płyta, którą moim zdaniem zdecydowanie warto posłuchać. 2 lata później dostaliśmy kolejny album, który po części ukształtował obecne brzmienie kapeli, a jest nim płyta B-Day. Z tego co wiem, tytuł tego albumu jest parodią określenia D-Day, które odnosi się oczywiście do operacji D-Day w trakcie II wojny światowej.
Z początku myślałem, że B-Day to skrót od słowa birthday, czyli urodziny. To sugerowała m.in. okładka, którą widzicie teraz na ekranie. Jednak z tego co przeczytałem, jest on skrótem od słowa Beer Day, czyli Dzień Piwa. Co do samej płyty, to tak jak powiedziałem, jest ona wyznacznikiem obecnego stylu muzycznego Tankard. Jest on nieco inny niż ten, który był na poprzedniej płycie. Jest m.in. szybszy. Ogólnie mówiąc, to brzmienie na tej płycie naprawdę mi się podoba. Jak zresztą cały album. Bo jest to taki typowy współczesny trash i to w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Wszystko tutaj brzmi świetnie i naprawdę mega dobrze. Słychać, że członkowie Tankard się postarali na tym albumie i wyszło mi to naprawdę dobrze. Więc uważam, że B-Day to naprawdę dobra pozycja w dyskografii Tankard i kolejna płyta warta uwagi. Na kolejnej płycie zespół podkręcił nieco brzmienie i dał nam jedną z najcięższych płyt w swoim dorobku, jaką oczywiście jest wydany w 2004 roku album Beast of Bourbon. Na tej płycie zespół trzyma się tego brzmienia z poprzedniej płyty, jednak tutaj zostało ono nieco podkręcone i jest jeszcze cięższe niż poprzednio, dzięki czemu muzyka ma jeszcze większego pazura. I brzmienie na tej płycie jest tak ciężkie, że ło, po prostu tego nie da się skomentować. Mogę szczerze powiedzieć, że to jest chyba najbardziej agresywny i najcięższy album Tankard. I to w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Wystarczy tylko posłuchać sobie takich kawałków jak Under Friendly Fire albo The Heart, by zrozumieć, że to jest naprawdę ciężka, brutalna, trashowa płyta. I to w pozytywnym tego słowa znaczeniu. To naprawdę jest mocny atak. I jako całość wypada naprawdę, naprawdę świetnie. Więc powiem tyle, że jest to zdecydowanie jeden z najlepszych albumów Tankard, jakie powstały i jeśli nie słuchaliście, to czym prędzej to nadróbcie, bo jest to naprawdę super płyta. Jest absolutnie, absolutnie mega. Na kolejny album studyjny przyszło nam znowu czekać 2 lata i tak oto w 2006 roku dostaliśmy 12 już album studyjny kapeli pod tytułem The Beauty and the Beer. Tak, tytuł tej płyty dosłownie oznacza piękna i piwo. Tak, Tankard lubi sobie robić i jaja z tymi tytułami i tekstami. To jest kolejny dowód na to, że tak robią. Co do samej płyty, to mamy na niej brzmienie bardzo podobne do tego, które było na płycie B-Day. Bo tak jak mówiłem, na tamtej płycie po części kształtowało się obecne brzmienie kapeli i na tej płycie właśnie to słychać. I to w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo to pokazuje, że na tej płycie Tankard był już zespołem dojrzałym i miał już swoje brzmienie, które jak najbardziej może kontynuować. No i powiem tyle. Płyta brzmi naprawdę fajnie, naprawdę bardzo dobrze się jej słucha. Jest to dojrzały, solidny, trashowy krążek. Nie jest to co prawda najlepszy album Tankard, jaki powstał, a przynajmniej moim zdaniem, jednak jest według mnie naprawdę solidny. Więc jeśli ktoś z Was nie słuchał, to naprawdę Wam polecam. 2-letnia przerwa między albumami się powtórzyła i tak oto w 2008 roku dostaliśmy kolejny album studyjny kapeli pod tytułem Thirst. Płyta ta jest zagrana w stylu bardzo podobnym do tego, który był na płycie The Beauty and the Beer. I to moim zdaniem udowadnia, że Tankard jest zespołem dojrzałym, który wie doskonale co ma grać i co gra. I uważam, że na tej płycie brzmienie jest naprawdę świetne i płyta jest po prostu super. Naprawdę świetnie się jej słucha. Wszystkie te kawałki brzmią naprawdę świetnie. Naprawdę super sprawa moim zdaniem. I nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Jest naprawdę mega dobrze. Naprawdę jest super. Tankard pokazuje tym albumem, że jest naprawdę dojrzałym, porządnym zespołem, który doskonale wie, co gra. I na tej płycie to jak najbardziej słychać. Więc nic więcej nie mam do powiedzenia, niż po prostu powiedzieć Wam, żebyście posłuchali ten album, bo jest naprawdę mega dobry. I tyle. No i znowu przyszło nam czekać 2 lata na kolejny album Tankard. I niestety muszę przyznać, że kolejny album jest jak na tę chwilę najsłabszym albumem w dorobku kapeli. Jest to oczywiście płyta Volume 14. Brzmieniowo jest nawet podobno do poprzednich dwóch płyt, więc no tak jak mówiłem, Tankard już wtedy był zespołem dojrzałym. Jednak mam takie wrażenie, że na tej płycie troszeczkę jakby to brzmienie jest łagodniejsze. W sensie, że bardziej tu się skupili na graniu takich nieco łagodniejszych gitarowych riffów niż takich mocniejszych, jakie były na poprzednich płytach. I tutaj naprawdę momentami to czuć. Nie oznacza to, że jest to zła płyta, bo nie jest to zła płyta, a wręcz przeciwnie, mogę powiedzieć, że jest nawet dobra. Ale jednak po prostu
troszeczkę brakuje mi momentami tej mocy, tej agresji, która była na poprzednich albumach. Coś mi po prostu brakuje. Także mimo iż nie jest to zły album, to muszę powiedzieć, że Volume 14 to jak na tę chwilę najsłabszy album Tankard, jaki powstał. Ale moim zdaniem z kolejnym krążkiem jest już znacznie lepiej. A tym albumem jest wydana w 2012 roku płyta A Girl Called Cerveza. Jakby ktoś nie wiedział, cerveza w tytule dosłownie oznacza piwo w języku hiszpańskim, więc jak widać, panowie z Tankard znowu robią sobie żarty z tymi tytułami i tekstami. Co do samej płyty, to moim zdaniem jest tutaj znacznie lepiej niż na poprzedniej płycie i brzmienie to jest trochę inne od tego, które było na poprzednich płytach. I zauważyłem tutaj parę zmian w stosunku do poprzednich płyt. Między innymi na tym albumie bardziej do przodu jest wypchnięta gitara basowa, co słychać na niektórych utworach. Między innymi na rozpoczynającym płytę utworze Rapid Fire. I nie, nie jest to cover Judas Priest, moi drodzy. Nie, nie, nie. Generalnie naprawdę dobrze się tego albumu słucha i uważam, że brzmi naprawdę fajnie. Zwłaszcza takie utwory jak tytułowy A Girl Called Cerveza, który z tego co wiem jest chyba jednym z najpopularniejszych utworów grupy. I jest naprawdę super kawałkiem, super hiciorek, do którego nakręcono również teledysk, do którego link będziecie mieli w opisie. Ogólnie mówiąc, uważam, że A Girl Called Cerveza to kolejny bardzo, bardzo solidny album Tankard i jedna z najlepszych płyt w dorobku tego zespołu, więc jeśli nie słuchaliście, to idźcie słuchać. Czym prędzej. Teraz. Now. I czas na następną płytę, jaką jest wydany w 2014 roku album R.I.B. Jakby ktoś nie wiedział, R.I.B. to skrót od Rest in Beer, co można przetłumaczyć jako spoczywaj w piwie. Jest to także kontynuacja przygód szalonego naukowca z płyty Chemical Invasion, którego można było zobaczyć na okładce wspomnianej płyty. Jeśli chodzi o muzykę, to moim zdaniem R.I.B. wypada naprawdę dobrze. Brzmi troszeczkę podobnie do poprzedniej płyty, jednak nie identycznie. Jest to taki, powiedzmy, typowy współczesny thrash i uważam, że płyta brzmi naprawdę dobrze. I naprawdę dobrze się jej słucha, naprawdę dobrze wchodzi, więc tu już więcej mogę powiedzieć. Jest to kolejny naprawdę super album Tankard i kolejna świetna płyta. Więc jeśli nie słuchaliście, to idźcie słuchać, bo to jest kolejna super płyta, naprawdę warta uwagi. Tak jak zresztą większość pozostałych albumów Tankard. I nadszedł czas na ostatni, jak na tę chwilę, album studyjny Tankard, jakim jest wydana w 2017 roku płyta One Foot in the Grave. I dla mnie jest to kolejna, bardzo solidna, bardzo porządna płyta Tankard, która wciąż trzyma poziom. Mamy tutaj utwory, które naprawdę świetnie brzmią i których naprawdę świetnie się słucha, jak na przykład Secret Order 1516, czy chociażby Syrian Nightmare. I muszę też przyznać, że niektóre utwory na tej płycie mają też całkiem ciekawą zawartość tekstową. Bo to nie jest tak, że Tankard na wszystkich utworach śpiewa o rzeczach humorystycznych i takich, no powiedzmy, niepoważnych. Nie. Tutaj się znalazły nawet utwory, które mają poważne teksty i to takie niewesołe, jak wspomniane Syrian Nightmare, które, jak sama nazwa wskazuje, odnosi się do nie tak dawnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie, głównie w Syrii. Nawet niektórzy mówili, że wreszcie jakiś zespół o tym śpiewa. Także ogólnie mówiąc, jako całość, One Foot in the Grave moim zdaniem wypada naprawdę świetnie i jest to kolejna świetna płyta Tankard, którą zdecydowanie warto posłuchać. I tym optymistycznym akcentem kończę ten odcinek. Mój ranking oraz topka zaraz wyświetlą Wam się na ekranie. I to tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I tyle. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!